kategoria turystyka aktywna. Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Kiedyś, żeby pojeździć na nartach, musiałem jechać w góry. Teraz od kilku lat stoki mamy pod ręką, w Szelmencie. 10 profesjonalnie przygotowanych i oświetlonych tras sprawia, że narciarze o różnych umiejętnościach mogą korzystać od początkujących do zaawansowanych. Co tydzień są zawody, czy to w narciarstwie biegowym, czy w narciarstwie zjazdowym. Oprócz tego są imprezy, jak na przykład akcja Bezpieczny Stok, podczas której dzieci dowiadują się, jak trzeba zachowywać się bezpiecznie na stokach i korzystać z wyciągów i uroków zimy. Ośrodek udostępnił wyjątkową wystawę poświęconą historii polskiego sportu zimowego. Są tu medale, kombinezony, stary sprzęt narciarski, buty, łyżwy. No i oczywiście są też dwa medale z Soczi Kamila Stocha.